To jest najbardziej niebezpieczna ogniskowa. Bo obiektyw jest fenomenalny. Tyle wam powiem. Tu są też fajne detale. Wow, i tu. Wow. I tu też. Ja mam jakąś obsesję fotograficzną. Jak ja lubię tą ogniskową. Poważnie. Tym obiektywem wszystko zrobię. Wszystko. To jest... O, jest. No dobra, nie wytrzymacie chyba, nie? Ja wam nie pokażę, co to jest za obiektyw. Nie dacie mi spokoju w komentarzach. Cudownie. Naprawdę cudownie. Rewelacyjnie, świetny, wspaniały. Do tego ten obiektyw wydaje się bardzo ostry, już otwarty. Suma summarum, nie kupiłem tego obiektywu. Cześć! Chciałem was zabrać w fajne miejsce, w ciekawe miejsce i taki mały rekonesans przed tym, gdzie was zabiorę w przyszłości. To znaczy, wiecie, jak przyjdzie zima. Na razie mamy taką jesień, chłodną jesień, ale już się zaczęły. Już się zaczęły te takie grudniowe kolory. No pomyślicie sobie, jak to grudniowe kolory? Tak, grudzień po listopadzie jest jednym z bardziej kolorowych miesięcy w roku. Sobie pomyślecie, bam, jak to chłopie, co ty gadasz, jak to grudzień, jak to jesienne, późno jesienne miesiące są najbardziej kolorowe. Tak, wiecie dlaczego? Bo mamy super kontrasty kolorystyczne. Nie mamy takiego miszmaszu kolorystycznego, że tu fiolety, tam jakieś czerwienie, tu błękity. Nie, tutaj mamy co innego. Tutaj mamy takie monotony, ale kolorowe monotony, bo mamy na przykład zagranie pomarańczem i czernią, mamy zagranie czerwienią i czernią, mamy zagranie błękitem i czernią. To są takie fajne, fajne kolory. Fajne zdjęcia mogą wyjść, ponieważ każdy miesiąc w roku jest kolorowy i to wszystko zależy od nas, od tego, jak patrzymy na ten świat, od nikogo innego. To zależy tylko i wyłącznie od was, jak patrzycie. Dzisiaj chciałem wam też jeszcze coś pokazać, ale to później. To będzie super niespodzianka. To będzie fajny materiał dla tych użytkowników, którzy nie mają Sony. No, więc o tym będzie później. Nie mogę się napatrzeć na to zdjęcie. Świetnie. Tak naprawdę nie wiedziałem, jaki aparat użyję. Haha, to będzie niespodzianka. Zaraz wam wszystko popowiem, co i jak, tylko muszę się gdzieś tutaj rozlokować. Myślę, że tu będzie spoko. Wszystko jest takie chybotliwe. Moglibyśmy porobić tutaj szerokie zdjęcia, prawda? Też tak myślicie, że szerokie zdjęcia by były fajne? No, chyba tak. Muszę coś sprawdzić. Znacie moją opinię odnośnie ogniskowych. Które ogniskowe lubię najbardziej? Tutaj chętnie zagrałbym czymś długim teleobiektywem, no ale nie samymi teleobiektywami człowiek żyje, więc trzeba będzie jeszcze sobie coś ciekawego użyć. Może później wam powiem, co to jest. Na razie trzeba się przymierzyć do tego kadru. No i tak, czym będę robić zdjęcia? Oj, najlepszym aparatem. Powstanie bardzo dużo shortów. No wiecie, takie relacje z Instagrama, takie krótkie TikToki odnośnie sprzętu, coś dla sprzętowców. Tak, żeby nie zaśmiecać tych naszych przygód tutaj jakimiś niepotrzebnymi informacjami sprzętowymi. No, więc ja was wszystkich odsyłam do shortów, a ja sobie tutaj coś poużywam. Aj, co wy tu mamy? Oj. Ale dawno nie używałem tego obiektywu. Jakie ISO mam domyślnie na tym aparacie? 1250. No.
To jest bardzo fajny obiektyw do detali. Kiedyś myślałem grubo o tym obiektywie. Porobię jakieś detale, takie przez trawy zmarznięte i tło rozmazane, a później przejdziemy już do konkretnych zdjęć. Tak naprawdę nawet nie wiem, na jakiej przysłonie robię te zdjęcia, ale o tym będzie za chwilę. O tym będzie za chwilę. Na razie nie rozpraszajmy się. Zróbmy tutaj, nacieszmy się tym widokiem tutaj, tymi detalami. To jest wszystko tak pięknie zmarznięte. To lubię, to mi się bardzo podoba. Dobra, myślę, że teraz jest czas na zmienienie obiektywu. Porobiłem już na szeroko, porobiłem już detale. Tak, dzisiaj zacząłem od detali, słusznie czy niesłusznie, nie wiem, ale teraz trzeba przejść na... No. Myślę sobie, że skoro to jest jedna z moich ulubionych ogniskowych, no to muszę w kontrze do tego użyć mojej kolejnej ulubionej ogniskowej. No, brzmi to po prostu nieciekawie. Tak, tak. Myślę, że co niektórzy już podejrzewają, co chcę przekazać. I nie chodzi o to, że użyję 85. Gdzie jesteś, bąbelku? Pamiętajcie ten trik z dekielkami. No to ja go stosuję ciągle. To jest najlepszy trik. Posłuchajcie zresztą. Oczywiście nad torbą to nie robicie. No chyba, że macie duży zapas dekielków, wtedy możecie sobie ten trik z dekielkami robić na przykład wszędzie. Miecie dużo tych dekielków zapasowych, jak łuski po wystrzale, rzucacie puste magazynki i tak dalej i działa. Tak jest, dlaczego jesteś wyłączony? Bo cię wyłączyłem, teraz to wszystko ma sens. Co to masz robi? Detale. Nie, chyba to będzie taki już odcinek detalowy. Detajny. Mam tutaj taki piniaczek. I schodzę bardzo nisko, zresztą pokażę wam. Używam 85, jasnej 85. I mój trik wygląda na to, że podchodzę blisko do jakichś tam przeszkadzajek. W tym przypadku jest troszeczkę śniegu. No i ten śnieg jest taki fajny, rozmyty. Zaraz wam pokażę te triki. Bo dzisiaj będzie o trikach. Triki z Ameryki. Chociaż nie, triki ze Szwecji. Bo jesteśmy... A nieważne. Jest dawno po wschodzie słońca, ale przez to, że jesteśmy w takim leju, otoczeni jeszcze drzewami, no to słońce będzie tutaj dopiero, no nawet nie, myślę, że ono się tutaj nie pokaże. Dzisiaj się nie pokaże, będzie za nisko, ono nie przekroczy linii drzew. Jest godzina 11:30, więc no sami wiecie, to słońce ma jeszcze 30 minut, żeby ruszyć swoje 4 litery. Przydałaby się 135, jasna 135. Szkoda, że nie wziąłem. Mógłbym użyć R-ki, tej co tutaj jest. Nagrywam dzisiaj na R-ce, a fotografuję S-ką. S-ka jest the best, jeśli chodzi o kolory, jeśli chodzi o przyjemność pracy. Jest świetna, uwielbiam, gdy tylko mogę, zabieram S-kę. Ona, wiecie, z jednej strony jest fajna do filmowania, bo no limit. Ten aparat nie ma limitu, jeśli chodzi o ISO.
jesteście w czarnej dupie, robicie filmy, nie ma sprawy. To samo dzieje się, jeśli chcecie robić zdjęcia. Tutaj utrata. Utrata jakości w przypadku podbicia ISO jest tak niezauważalna, jest tak niewielka, że ja mam włączone na auto ISO do 400 tysięcy i tak naprawdę ja sobie steruję tylko czasem, chcę sobie dobrać czas i przysłonę. Aparat mi dobiera ISO, jakie dobierze ISO, nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie to, w tym aparacie nie obchodzi mnie ISO, jest fenomenalny. No, chciałbym tutaj zostać jak najdłużej, chciałbym tutaj posiedzieć, wyjąć sobie termos, wypić ciepłą herbatę, ale myślę, że trzeba ruszać dalej. Aha, zapomniałem, że miałem zrobić zdjęcie tej typu wzniesieniu z powalonymi pniami, białymi pniami, ośnieżonymi pniami. No, dzięki, że mi przypomnieliście. Bez statywu, Tomasz, bez statywu? Bez statywu. Dobra, przyjaciele, czas na nas. Mój trik dotyczący chowania akumulatorów poznaliście. Zresztą też na shortach będzie jeden fajny trik odnośnie oznaczania akumulatorów, ale o tym dowiedziecie się na shortach. Ja wam pokażę teraz, gdzie chowam pilota. O, patrzcie, to jest najlepsze miejsce na pilota zimą. Jest pod ręką? Jest pod ręką. Nie zapominam o nim, nie zapominam. Bateria trzyma jak dzika, trzyma jak dzika. Co chcę wam pokazać? Widzicie to oznaczenie szlaku? Kurczę, jest fajniutkie, niebieskie. Pomyślcie sobie, o co chodzi? Dlaczego ty się tak fascynujesz tym niebieskim znakiem? Wiecie co, on jest fajny. On jest fajny i podoba mi się to, że to niebo jest dokładnie w takim samym kolorze. Takie detale, niby coś, co niektórzy by wywalili ze zdjęcia, ja postanawiam uwiecznić i zrobić z tego stopklatkę swojego życia. Bo właśnie to zobaczyłem, to mi się spodobało. Dobra, rozłożę sprzęt i... Czy ja powiedziałem, rozłożę sprzęt? Nie, wyciągnę aparat. I tyle. A, dekielek. No i osłona przeciwsłoneczna. Powiem wam coś jeszcze odnośnie osłon przeciwsłonecznych. Tak, osłona przeciwsłoneczna chroni przed słońcem. Nie, gówno prawda. To znaczy, nie, prawda. Ale osłona przeciwsłoneczna na pewno lepiej chroni wasz obiektyw, waszą soczewkę niż filtr UV, który przeszkadza. A osłona przeciwsłoneczna pomaga zachować kontrasty. No, więc pamiętajcie o tym. UV-ki wyrzucacie, a osłony przeciwsłoneczne chronią przed mgłą, chronią przed słońcem i chronią przed fizycznymi urazami. A ja robię ten szlak i cieszę się tym błękitem.
zobaczcie, zwykły kadr, niepozorny kadr, ale ja w nim widzę tyle fajnych pomarańczy. No dobra, pomarańczowego koloru, pomarańczy nie. O Jezu, moja ręka, ale to leciutkie. Ten zabawkowy obiektyw jest fenomenalny, tyle wam powiem. Miętówki mi wypadły z torby. Tu są też fajne detale, tu na dole są fajne detale. Wow, i tu. Musiałem zrobić zdjęcie. Wow, i tu też. Nie, wiecie co, to jest po prostu jakieś szaleństwo. Ja mam jakąś obsesję fotograficzną. Jak ja lubię tą ogniskową. Weźcie, to jest najbardziej niebezpieczna ogniskowa. Jak ja gdzieś się zapuszczam z jakimś tam, obojętnie z jakim obiektywem, żeby tylko był 35 mm, to mnie to wygląda tak, że zostawcie mnie tam i ja wam przyniosę po prostu setkę zajebistych zdjęć. No, poważnie, z tym obiektywem wszystko zrobię, wszystko. To jest, o nie. No dobra, nie wytrzymacie chyba, nie? Ja wam nie pokażę, co to jest za obiektyw. Nie dacie mi spokoju w komentarzach. Powiem wam tak, to jest jedna z tych 35, na które mocno chorowałem, którą bardzo chciałem, bo było to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, totalnie ekonomiczne rozwiązanie. Myślę, że tak jest do tej pory. To jest super ekonomik. I chciałem to kupić, ten obiektyw, w czasach, kiedy między innymi fotografowałem też reportaże śródmiastowe. Myślę, że każdy miał fotograf taki okres w życiu, żeby monetyzować to, co robi. No i ja robiłem śluby, bo myślałem, że to jest chyba jedyna rzecz, za jaką ludzie są w stanie zapłacić fotografowi. Myliłem się i to jest jedna z najmniej opłacalnych rzeczy, jakie można robić. Ale fajna na początek. Nie, żartuję, nie róbcie tego na początek. To był żart. To był straszny żart. Nie pakujcie się w to, jak nie macie doświadczenia, jak dopiero zaczynacie. Nie. Ślubami zajmuje się naprawdę już dojrzały fotograf, żeby nikomu nie spierdzielić wspomnień. Ale tak, szukałem czegoś bardzo, bardzo ekonomicznego, dobrego ekonomicznego rozwiązania i to były czasy, kiedy używałem czegoś innego niż Sony. Tak, dobrze widzicie, to jest Nikkor 35 mm ze światłem 1.8, a na domiar złego, co niektórzy nikoniarze albo inni znawcy już fotografii wiedzą, że jest tutaj bardzo niepokojące oznaczenie DX. DX, które oznacza, że jest to obiektyw przeznaczony na kropa, a na pełnej klatce niestety może nie działać, ale nie ten obiektyw, ja o tym wiedziałem i ten obiektyw do takich odległości jak coś takiego, o, patrzcie, do takich odległości jak ta tu jest wręcz idealna. No a kiedy robicie zdjęcia ślubne, no to jest właśnie takie zdjęcie, kiedy macie już całą sylwetkę, kiedy macie już całego ludzia. Do tego ten obiektyw wydaje się bardzo ostry, już otwarty. A właśnie, ten jego urok pojawia się tylko do 2.8 jest taka plastyka genialna, przez to, że on tak winietuje. To jest to, co ludzie sobie dorzucają w Photoshopach. Tutaj nie trzeba. Tutaj macie już Photoshopa po prostu wbudowanego. Ten obiektyw. Zobaczcie, jak wyglądają portrety. Po prostu portret. Pyk. Bardzo blisko. A jak to wyszło? Cudownie. Naprawdę cudownie. Rewelacyjny, świetny, wspaniały. Dziwna sprawa. Słońce jest im wyżej, tym jest ciemniej. Chmurki, tak, pojawiły się chmurki, było bezchmurnie, dlatego zależało mi przyjść najpierw tutaj, zrobić parę fajnych zdjęć, o, takich jak to. Suma summarum, nie kupiłem tego obiektywu. Stety czy niestety, ale nie kupiłem tego obiektywu, kupiłem Sigmę.
35 mm, 1.4, bardzo jasna, bardzo ostra, rewelacyjna, dosyć ciężka, o wiele cięższa niż to, bo to jest po prostu plastik fantastik, bardzo lekki plastik fantastik, to wszystko działa tak niefajnie to działa. Nie wiem, czy jest głośny, czy nie głośny, bo już tego nie pamiętam. Nie używałem go ze swoimi lustrzankami. Przypiąłem go kilka razy na targach fotograficznych. Nie pamiętam, jak bardzo on był głośny, czy też bezgłośny, ale wiem, że Sigma była fajniejsza. Sigma była fajniejsza, była droższa, kilka razy droższa, ale dawała mi większą... dawała mi więcej bezpieczeństwa ze względu na to, że jednak nie był to krop. Ten obiektyw na pełnej klatce jest fajny do dosyć bliskich odległości, gdy jest otwarty. Kiedy robicie już gdzieś dalsze zdjęcia, mierzycie sobie gdzieś w dal, no to pokazuje się winieta. No i tak samo jak przymykacie przysłonę, no to jest już strasznie, naprawdę strasznie. To sobie te drzewka tam, o. Będzie fajnie. 35. Wracając jeszcze do tego obiektywu. Dlaczego też myślałem o tym, że to będzie bardzo fajny obiektyw do wesel? Bo on rewelacyjnie na nim się fotografuje detale, wiecie, jakieś obrączki i tak dalej, coś z bliska na pierwszym planie, totalnie z bliska na wyciągnięcie ręki jest super, dlatego myślę sobie, że pokażę wam tą superowość i porobimy sobie tutaj jakieś detale, są tutaj grzybki, huby, no, może to nie jest sezon typowo grzybowy, no ale zróbmy tutaj parę ciekawych ujęć. Mam nadzieję, że ciekawych. Zobaczymy, co z tego się uda wyciągnąć. Powiem wam, że fotografując tutaj, tym obiektywem, takim obiektywem, 35, jasną 35, to mam ochotę po prostu zostać tutaj i fotografować. Tutaj jest tyle rzeczy ciekawych. Wow, i te huby, i te grzybki różne takie, różniste, nieznane. Fajny temat. Aha, ważna sprawa, więc podejdę bliżej. Zdajcie sobie sprawę, że tak, że to wszystko, żeby działało, to potrzebny jest adapter. I to jest taki adapter firmy K&F, który pozwala na podpięcie obiektywu Nikona do aparatu Sony. Jak chcecie poszukać takiego adapteru, to musicie sobie znaleźć adapter, który będzie oznaczony, że to jest z Nikona na Sony, tak jak to jest napisane, Nikon Nex, czyli z Nikona na Nexa, czyli Nexy, te pierwsze bezlusterkowce od Sony, i tak się jakoś tak utarło w tym, no, i tak się już to utarło u wszystkich producentów akcesoriów, że Sony to jest Nex, oni nie idą do przodu, to nie jest Sony E, to jest wszystko Sony Nex dla nich. Dziwne, bo na przykład Sony G, bo na przykład Nikona jako G podpisali, że to jest G, to jest wersja G, bo to jest obiektyw G, czyli bez, czyli z wbudowanym silnikiem autofokusa, a nie na wiertereczkę, a nie manualny, no więc żeby zadziałały przysłony, no to jest tutaj potrzebny taki, o, widzicie, potrzebny jest taki pierścień, który symuluje nam pierścień do ustawiania przesłony. Aha, no i najważniejsze. Tutaj żadnych informacji nie przynosi ten obiektyw. Nie macie informacji o tym, jaka była ustawiona przysłona, no i nie działa autofokus. Dla mnie to jest oczywiste, dla was może to nie być oczywiste, więc mówię wam, pamiętajcie o tym, czy jest to jakaś wada. Nie, w bezlusterkowcach fenomenalnie się ostrzy, manualnie, nawet lepiej niż z autofokusem. No zresztą, wiecie co, macie pewnie Nikony, więc śmiało możecie szukać sobie takich obiektywów, polecam. A my co, może jeszcze się gdzieś przejdziemy dalej? Postanowiłem wrócić w to samo miejsce,
bo ono jest zacienione, cień, a tam jest światło, czyli kontrast kolorów. No i nie mogę się nabawić tą 35. Pokażę wam zdjęcie, jak winietuje ten obiektyw. Na wypadek, jakbyście jednak zdecydowali się wziąć coś takiego pod pełną klatę, no to pamiętajcie o tym zdjęciu. Ja muszę wymienić akumulator. Wiecie, jak to się robi. Już wam pokazywałem kiedyś. Rozbieracie się do rosołu. Wyciągacie akumulator świeży. Wyjmujecie sobie stary. A, ważna sprawa. No i teraz ten stary akumulator, który wyjęliście, zaznaczcie sobie i schowajcie go z powrotem. A jak go zaznaczyć? No, oglądnij tego shorta. Nie, nie, nie. Nie zostawię was tak. Nie zostawię was tak. Jakbyście się mnie zapytali, jakim obiektywem fotografować? 35 czy 85? No, odpowiedź jest oczywista. To jest para. Par nie należy rozdzielać i no, tutaj trzeba mieć obie ogniskowe. Nie da się mieć tylko 35 i nie posiadać 85. Za mając 85 i 35, czego nie musicie mieć? 50. I to jest najlepsze. To jest najlepsze w tym wszystkim, że mając te dwie ogniskowe, nie potrzebujecie mieć 50. To jest fajne, ciekawe, bardzo ciekawe. A teraz, czym ja sobie fotografuję? 85. Próbuję porobić jeszcze parę kadrów 85. Jesteśmy na drugim brzegu tego jeziora. Te drzewa po drugiej stronie są oświetlone. Teraz schowałem się do cienia. Słońce też już opada. Ja wolę cień. Jak jest zimno, ja wolę cień, bo daje jeszcze większe poczucie zimna na zdjęciach, tego chłodu, tego błękitu. No więc właśnie to teraz robię. Spróbuję robić błękitne zdjęcia. Chodzę tym brzegiem, no z nadzieją, że znajdę jakiegoś fajnego zamarzniętego liścia, przymarzniętego, ale chyba nic nie widzę, chyba nic nie znajdę. Teraz tak, sprzedam wam jeden z trików, jaki możecie zobaczyć na tym filmie. Polecam go. Musicie zobaczyć ten film o tym, co robić, gdy kończymy zdjęcia. Już wam mówię, co robię, gdy kończymy zdjęcia. Gdy już wiem, że nie będę sfotografować, oprócz tego, że wyłączę aparat, to wyjmuję akumulator, oznaczam go jako ten rozładowany. O tym, jak to zrobić, oglądniesz sobie już niedługo. Najlepiej też zobacz ten film. No i druga sprawa, prawdopodobnie macie tak samo z psychą jak ja, więc będziecie chcieli zobaczyć, co tam wyszło. Więc ja wam radzę od razu wyciągnąć kartę pamięci. Już teraz wyciągacie kartę pamięci i chowacie. Do kieszeni, w kurtce, gdzieś przy sobie, nie w aparacie, nie w torbie. Torbę zostawcie sobie gdzieś tam w sieni, w korytarzu, w chłodniejszym miejscu. Niech nabiera pomalutku temperatury. Czasami nie otwierajcie torby, zanim wiecie, to wszystko nie nabierze temperatury pokojowej, bo stanie się katastrofa z waszym sprzętem. Jednym słowem, może się rozdupczyć. No a jak chowam, co robię z kartami pamięci? Możecie tego nie wiedzieć, dlatego chętnie wam pokażę. Powiem wam tak, szukanie w torbie tych malutkich plastikowych opakowań, futeralików, pudełeczek na karty SD nie ma najmniejszego sensu. Dlatego mam coś lepszego. Coś, co przede wszystkim jest bezpieczniejsze. Dlaczego jest bezpieczniejsze? Bo jak takie pudełeczko z kartą SD, taką typową,
topowe pudełeczko z kartą SD. Wam wypadnie, wysunie się z kieszeni, to wy nawet tego nie usłyszycie, że upadnie. Że tego nie macie. Dlatego mam fajną grzechotkę. Pudełko. Pudełko stworzone z dwóch dekielków. Dekielek, który się nakłada na obiektyw i dekielek, który się nakłada na magnet w aparacie. I patrzcie na to. Przecież to jest super. No ja nie wiem, dlaczego tak wszyscy marudzą i tak dalej. Nie wiem, dlaczego tak ludzie szukają jakichś rozwiązań takich drogich, może i praktycznych, ale i niepraktycznych. No ale po co szukać? Po co kopać się z koniem? Jak już mam, zobaczcie. No to jest rewelacyjne. Ja to już mam tu schowane. Włożę sobie do kurtki, zakręcę. To jest takie duże, że nawet mi nie wypadnie, bo ja to będę czuć, że to mam. To jest coś, co trzeba mieć i tak samo zrobię z tym. Zresztą zobaczcie, patrzcie jak to zrobię. Zwolniłem tempo.